Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, my zaczynamy już kolejny odcinek w Mountain Blade Warband Floris Mod. Do końca bliska, jak widzicie, Japończyk Weiser jest gotowy do boju. Tak jest bliska, cóż, jak widzicie, mam nową zbroję. To jest jedna z nowych zmian w tym odcinku, ponieważ udało mi się pozyskać całą zbroję, tak bliska. Zaraz bym wytłumaczył, co chodzi z komandą, całą zbroję i tak dalej. Ale na razie przejdźmy do części gry, części technicznej gry. Mianowicie bliska, cóż. Prosiliście mnie bardzo, żebym ten odcinek nagrał jakiś taki bardziej spokojniejszy, żebym żadnego zamku nie zajmował, tylko żebym po prostu jakieś tam walki nagrał, jak bije się z innymi lordami, więc zrobimy tak. O, pobili jakiegoś tego szefa przestępców. Więc zrobimy tak, będzie to odcinek bardziej spokojniejszy, nic z nim nie zajmiemy, tylko po prostu będziemy jakieś prowadzić walki na froncie z różnego rodzaju królestwami. Również wam pokażę, jak tutaj wygląda sytuacja właśnie na w dyplomacji. Również zrobiłem sobie taki bardziej klimatyczniejszy herb, taki, ja wiem, czy taki jest bardziej do japońskiego podobny, taki bardziej samurajski, wiecie, o co chodzi, nie? No cóż, obecnie się bijemy ze Swadią, z Wagierami się nie bijemy, z Kergitami się bijemy. Co jest nowością? Z Nordami mamy rozejm na 17 dni i z Rodokami również mamy rozejm na 19 dni, więc z tymi dwoma frakcjami obecnie się nie bijemy. Z Nordami chyba nawet się nie tłukliśmy wcale, więc jest spoko. No i z Rodokami. Rodoków obecnie nie będziemy atakować. No ale dobra, teraz ludzisko, ponieważ sobie zadajecie pytanie, skąd mam tą zbroję? Tą zbroję mam tylko, ponieważ z tego co pamiętam, to zbroję na klatkę piersiową i chyba miecz można zdobyć w riwaczek. Więc stamtąd zdobyłem jedną część. Drugą część zdobyłem w Tichr, tylko oczywiście w normalnej wersji gry tego nie ma, ani we Floris modzie. Po prostu trzeba było włączyć edycję gry, włączyć odpowiedni skrypt w mieście na skrzynkę zrespawnić. Zrespawniłem skrzynkę i w tej skrzynce właśnie były chyba buty i też jakiś tam miecz. I w Jelkali jest kolejne skrzynka, tylko też jej oczywiście w grze nie ma, tylko też musiałem wejść w skrypt, zrespawnić sobie skrzynkę i dopiero wtedy właśnie był tam chyba hełm i też jakieś miecz, coś takiego, ogólnie nie pamiętam bliska, ale tak się prezentujemy, tak, nie jest to, ta zbroja nie jest jakoś najlepsza, tak, no 44 do pancerzenia głowy, 38 do ciała i 21 do butów, więc to nie jest nic dobrego, ale po prostu chciałem taki odcinek zrobić bardziej klimatyczniejszy, a zwłaszcza, że on będzie spokojniejszy, to możemy użyć tej zbroi, ponieważ jakoś wiele rzeczy nie będziemy robić w tym odcinku. No i cóż, w takim razie, ludziska, troszeczkę też mam więcej pieniędzy, 36 tysięcy, w sumie więcej, nie wiem czy więcej, ale trochę mają, ponieważ splądrowałem dużo wiosek srenickich, bo nie lubię ich po prostu. No i jeszcze mam trochę dużo ludzi, ponieważ chodziłem po tawernach i rekrutowałem najemników, tylko że troszeczkę sporo teraz płacimy kosztów tygodniowych, no ale spoko, ogólnie mam całkiem epicką jednostkę, muszę powiedzieć ludziska. Tylko nie wiem, czy ją jeszcze znajdę. Na pewno ją znajdę, tylko może trochę potrwać. Nie są to jacyś ten krzyżowcy, kurczę, oni tak wyglądają epicko, ludzka, że to po prostu jakaś masakra. Dowódcy krawany, Hillblady. No dobra, teraz ich nie znajdę w tym czasie, ale mam taką jedną epicką jednostkę, która mnie kosztowała 9 osób, kosztowała mnie 5000 dolarów, więc naprawdę bardzo sporo. No dobra, w takim razie, z racji tego, że się bijemy ze Swadiańczykami, tylko czekajcie, muszę tutaj tak przyszłościowo pomyśleć. W kolejnych odcinkach będę atakował Serenidów, więc myślę, że moglibyśmy pójść na ziemię serenickie i troszeczkę z Serenidami się powiedzieć. Ogólnie jeszcze Kergici mi złożyli propozycję pokoju, ale chciałem 2000 narów za to, no oni nie przyjęli tego, no to dalej się z nimi bijemy. Tutaj łowcy głów się biją, oni nas obecnie na razie nie interesują. Swadia z narodami się bije, okej. I Kergici z narodami, znaczy ze Swadią. Swadia ma przykichane, krótko mówiąc. Jakby nie patrzeć, ma przykichane. Kergici mnie tam atakują, cholera. To niedobrze. Z Halmar, czy mam takie stosunki? Aha, bo przecież Halmar należy do nas, a my tam długów nie spłacamy. No dobra, no mówi się trudno, mówi się trudno. Mamy też trochę małe jedzenia. Nie za dobrze, w ogóle idę w przełęcz rodocką zamiast srenicką.
Dobra, więc idziemy na szarańskie ziemię, pobijemy się troszeczkę, powalczymy i będzie spoko. A w sumie z Kergitami też możemy, no już jak przyszli mnie odwiedzić. O, jaki tu pogrom się dzieje. Przyszli mnie odwiedzić, no to dlaczego by nie? Najpierw atakujemy tego, tylko że chyba go nie złapie. Gdzie do zamku uciekają? 5-3, 5-0. Rodokoje z narodami mają pokój. O, jest okazja. No i mam go. Pięknie, więc cóż, podejście lub gin. 41, no cóż, no. Dobrze, że właśnie Kergici biją się z Serenidami, ponieważ mają ze sobą wojnę. No i... Nie dołączyli się do niego, tak? Bo jakby mieli pokój, no to by się do niego wtedy dołączyli. Dobra, lecimy. Walka na pustyni. Ma sporo kawalerii. Wow, i to ma taką topową kawalerię kergicką, widzę. To nie za dobrze. Ogólnie mój konik troszeczkę jest też popsuty. Bo został chyba dwa razy w bitwach obalony na ziemię, więc to jest nie fajna wiadomość. No i troszeczkę ma gorsze staty, no ale trudno. No panie, ogólnie zauważyliście, Luiska, że właśnie, jeżeli z kimkolwiek prowadzimy bitwę, to zawsze na końcu oddziału znajduje się taki jeden gość odosobniony, który idzie na samym końcu i jest łatwym celem. W każdej bitwie praktycznie tak jest. To jest dosyć dziwne. Wow, ała, to nie było miłe. To było bardzo niemiłe. Okej. Okay. Konie też nie giną. Żaden koń nie może wiedzieć o tej bitwie, że takowa tu nastała, z Kergitami. Chciał się chłopak obronić, no ale mu nie wyszło. Zostaw go. Gin za to. Okej, okay, dobra, padł. Okej, okay, no widzę, że ma tutaj dość strasznie dobrą kawalerię, no ale wbiega im pod miecze, więc już no, ich statystyki może i są dobre, ale... Ich mózg jest chyba troszeczkę popsuty, coś mi się tak wydaje. Ale kurde, podoba mi się taki klimatycznie, teraz tak wyglądamy strasznie. Japanese. Znaczy w sumie, no takim Japończyk z samurajem pomieszany. Można by powiedzieć. No, ma wolniejszego konia, a cóż. Jego problem, nie mój. Bęk. Okej. Okay. Ładnie kosimy, bardzo ładnie. Tam koniec. Dobra, on tam troszeczkę naszych ogłuszają, kilku zabili, ale jakieś nisko poziomowe jednostki giną. Dobra, tam jest jeden gościu, nawet dwóch. Więc lecimy, co piątki jeszcze ma. Dobra, zetnięty. Ha, pikinier rusza na takiego gościa, nie? I go zabił, wow. Okej. Okay. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem. No więc odcinek będzie tylko... Typowo tylko jeden tej samej bitwy, żadnego oblężenia zamku. Dobra, oberwał. Patrzcie, nie mogą sobie z nim poradzić. Dobra, wzięli już go. Okej, okay, wywalili go, no to już pamiętam, jak on już został wywalony, to... On już szansy nie ma. Okej. Okay. Ktoś tu jeszcze został? No nie chciałem właśnie też ten sztandar swojego królestwa zmienić na taki, jak mam tutaj na tej fladze. Ale niestety chyba takowego nie ma, ale po prostu nie mogłem znaleźć. Dobra, już go zabijecie chyba, nie? Jacy oni są wytrzymać, patrzcie! Wow, 200 chłopa niego ruszyło, jeszcze kiedyś ogłuszył. O, jest dziwne. Dobra, zabili go. Okej, w końcu. Dobra. To tam jeszcze jest? Tam jeszcze jest jeden gościu. Wow, i widzę, że oni mają strasznie wysokie morale. Nie wycofuje się chłopak, mimo że jest już chyba tylko on na polu bitwy. To walczy dalej mężnie. Ale zginął z króla. Z ręki króla Weissera. Niech ginie. Dobra. 10 mi zabił, okej, okay. Pewnie sami słabiacy, no ale no i patrzcie, jakie my tu mamy piękne wynagrodzenie za narzut. 10 zginęło, ale mamy za to wiele lepsze noski teraz do wyboru. Miło. A, nawet weźmiemy tych łuczników, zawsze coś. Chłopiec, wow. No i oczywiście, no, więźniom jak najbardziej, na propsie.
Zawsze jakieś to pieniądze będą z nich. No i dobra, łupy bezwartościowe. Dobra, to lecimy jeszcze tych serenidów dojechać, ponieważ będziemy się z nimi bić w przyszłym odcinku. Będziemy im jakiś zamek prawdopodobnie atakować. Ja już tutaj mam wszystko, myślałem co jak, więc ich osłabimy, żeby nie mogli się tak bronić. Kurde, no trochę wolno się poruszamy, wiecie, Uliska? Trochę wolno się poruszamy. Się rozdzielają, patrzcie co za głąby. No patrzcie ich. Na szczęście ogólnie jak widzieliście w tej bitwie jakoś było jaśniej. Te piaski są chyba napromieniowane, że są... Że jest tak jasno w nocy. Dobra. Patrzcie, w Rayvedi mamy bogaty star... Kurde no, rozwija się nasza gospodarka. Podaj się lub gini gościu. Dobra, w sumie nie patrzymy jakie on ma tam jednostki, ale chyba damy radę. Powinien będzie nas szarżował swoją kolerią. Jak to srenidzi. Dobra, weźmiemy ten miecz teraz. Albo nie, ten o. O, ten. Dobra. Gdzie przeciwnik? On ma tyle kawalerii, co nic prawie. Tyle, co nic. No okej, pięknie. Dostają po twarzy mieczem. Nie patrzcie, my w ogóle go atakujemy, nie koleria. Nie, postoimy sobie. Popalamy się w piaskach pustyni. Patrzcie, strzela do mnie. Co za gnój. Okej, a piątki jakieś ma? No. Armię też ma nie byle jaką. No ale niestety zginie. Bo jest i tak słabszy. No i to jest plus dla nas też, bo nasze jednostki będą szybko awansowały na wyższe te poziomy. Będą już bardziej typowymi jednostkami. No i też... My troszeczkę zdobywamy dzięki temu renomy, więc jest spoko. No okej, oberwał. Bang. Wow, Serenit mnie... Serenit uniknął ciosu sprawiedliwości. Nie, już biegnie jakaś nisko poziomowa piechota. No i patrzcie, ten też jest, nie wiem, to chyba są tacy rudzi. Oni nie mają kolegów, tak, i muszą być sami. Muszą być sami, muszą walczyć sami. To jest takie, wiecie, jakby to powiedzieć, to jest... rasizm. To jest taki rasizm w stosunku do rudych w tej grze. Dobra. Nie w ogóle na mnie uwagi nie zwracają, to jest smutne. Okej, przyszło wsparcie. Nie, to ja nie wiem, to jacyś, nie wiem. Araby, czy kurde, talibowie. W turbanach. Nie mają szansy oczywiście, jakimiś kamykami do mnie rzucają, no. Sorry panowie, ale... Dycha. Nie wiem, co było dycha, jakiś miecz, czy co to? Może kamień, może ich kamień, taki kult. Patrzcie, koń go obronił. Już nie. No okej. Dostał w tętnicę. Dobra, tu jeszcze jakiś bęk. O, nie trafiłem, okej. To było dziwne, to było bardzo dziwne. Chodź tutaj. Haha, już myślałem, że on mi zabierze go. No i wygrana, pięknie. Pięknie. No, wyglądamy zacnie. Co prawda nam strzała przybiła rękę. Jeszcze pół metra jej sterczy, no ale... Cóż, na nas to wrażenia już nie robi. Już tyle walk przeżyliśmy, że bitw rzekł po prostu. To jest dla nas tak samo jak ukąszenie komara. Naprawdę. Dobra, H5. No, C6 oczywiście. I trójki są chyba bardziej warte od trójek, więc... Okej, w takim razie jeszcze rozdajmy sobie doświadczenie. O, właśnie, pięknie. Bardzo pięknie. Okej. No, tam był jeszcze jeden lord sereński, więc jeszcze zaraz go zaatakujemy. Jeszcze on myśli, że on ucieknie przede mną, myśli, że ręka sprawiedliwości go uniknie. A to nie. On tu zaraz stanie w pierdziel. On tego nie wie, ale ja to wiem. Dobra. W sumie mogę mieć stronników, ale i tak nie ma różnicy, bo
I tak później do kawalerii obla te drzewka prowadzą, więc jest spoko. Wszystko, wszystko, dobra. Wow, no trochę nas to kosztowało, rozdanie doświadczenia. On gdzieś tutaj chyba biegł. Dobra, może jednak go ręka sprawiedliwości uniknie. Zwłaszcza, że śladów nie widać. Gazłan się burzy. Co za chłop. Ogólnie, czekajcie, ja tutaj zobaczę jeszcze, bo to trzeba się przygotowywać na... O, mają szczęście, że wojny nie mają z nami. Trzeba się przygotowywać na kolejny odcinek i muszę zobaczyć, ile to jest ludzi. 141. Myślę, że ten zamek będzie pięknym celem na następny odcinek. Tak, zrobimy. Na samym odcinku zatykujemy chyba ten zamek. Ja bym jeszcze odwiedził Halmar. Ej, Falsero został pobity. Co za słabiak. Ja w ogóle to jest trochę bez sensu, moim zdaniem, Luiska, że jak nasi lordowie z kimś się biją, to nie przegrywają, to się burzą na nas. Co? Moja wina, że przegrali. To nie szaczyłem na wroga. A nie ja im pomagam. Czy coś. Dobra, nie rynek. Chociaż tak, rynek też, bo potrzebujemy trochę jedzenia. To miasto jest bogate w jedzenie, widzę. I dość tanie. Fajnie. Dobra. Ogólnie trzeba będzie, jak zyskam poziom kolejny za 2 lata, bo teraz tak długo poziomy się zdobywa na tym etapie gry, to trzeba będzie pójść w powiększenie ekwipunku. Bo trochę mało może mieć rzeczy w nim. Parkour, yeah. Czy jest tutaj... O, jest pośrednik. Trochę taki paździuchowaty, ale jest. Dobra, no pieniądze mi się przydadzą jak najbardziej z tych więźniów. No i to też jest po części... też tak właśnie zyskuję pieniądze poza odcinkami, bo... łapię dużo więźniów jak walczę. Z bandytami. Dobra. Czy ktoś tutaj jest ciekawy? Nie, płacimy zbyt duże podatki na armię, więc nie. Więcej osób w oddziale, zwłaszcza tak drogich, nie chcemy. Oj, tutaj w ogóle minus setka. Aha, bo przecież my tutaj te długi. Mieszkańcy szczerze cię nienawidzą. To chyba niedobra informacja dla mnie. Lepiej tutaj w nocy nie przychodzić spać w tawernie, bo ktoś mi gardło poderżnie. Lepiej nie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Tutaj pewnie jest fajna walka, tutaj pewnie się fajnie biją ci rodokowie z ranidami. Dobra, lecimy tam w głąb ich ziemi. Właśnie, ogólnie też tutaj złapałem tego spadańczyka poza odcinkiem. Niech ginie. Dobra. 2800, a niech i będzie. Nie będziemy mieli jeden więzień spowalniał. 5-0 się poruszamy, okej. Okay. Teraz już troszeczkę szybciej. No tam ten śmietnik mnie tak spowalniał. O, cześć. Okej. No, troszeczkę płacimy dużo pieniędzy. Nie żeby coś, ale tak już mi tylko z 36 tysięcy zostały 23. No, to nie jest to dobrze chyba. Chyba on mi ucieknie do miasta. Kurde, tak. God damn it. O właśnie, i z takich o więźniów pozyskuje, znaczy z takich o bandytów pozyskuje całą swoją armię. Taki jeden gość ma 371. Prawie cała moja armia. To jest coś pięknego w tym modzie. Dobra, uciekł. Miał szczęście. O, ale ty chyba już tyle nie będziesz miał. Ty też nie. No nie, teraz wam nie pozwolę uciec. Nie ma takiej szansy. Nie ma takiej opcji w ogóle. Kurde, chyba uciekną. Uciekną. Chodź ty. Tego! God damn it, co jest? Czyżbym się zestarzał i nie miał już kondycji na szybsze bieganie? Albo mój koń się zestarzał. Czekajcie, jak tutaj wygląda? Strachliwe. Nie no, chyba. Nie wiem. Kurde. O, tu jest ta przełęcz, gdzie przegraliśmy nasze oblężenia. To jest smutna przełęcz.
Kolejny gość do nas doszedł. Wow, ja nie chcę, żeby do mnie dochodzili, bo ja i tak nie biorę nowych lordów. Mi się będą relacje psuły. Kto tu jest taki mądry? Pytam się. O, ty... No, nie. O, ziomek. Sorry, ale masz pierdziel za to. Masz taki solidny wpierdziel. O, nie, ziomek. Dobra, ostatnia walka, trącinek i... Stary mochry jakiś. No, dostaniesz pierdziel, no. Krótko mówiąc. Podaj się lub ginie. Dobra. Giniesz, ziomek, giniesz. Teren w miarę taki, można powiedzieć, korzystny. Taki w miarę. Chodźcie tutaj. Tam na dół nie będziemy schodzić, bo przecież nikt będzie miał lepszą pozycję. On szarżuje. O, chodź tutaj pod górkę. Nadajesz. Dobra. No to teraz, gościu, masz taki wpierdziel, po prostu, sorry, ale... Bęk. No i to będzie piękna bitwa z mniejszymi stratami. Pięknie, to mi się podoba. No, że go po prostu zalaliśmy naszą konicą. On ma wiele mniej tej kawalerii od nas. Pięknie. Ale rozpierdziel się tu dzieje, co? Ta walka przejdzie do historii. O, wow. Ten cios też przejdzie. Okej. Dobra, kolejny zginął. My tutaj jesteśmy już takim tankiem, że po prostu ktoś się nas zbliży, to 100% szansa na jego śmierć. No chyba, że będzie uciekał jak ten gość. Dobra, dość porządnie oberwał. No oczywiście mamy dość o wiele słabszą kawalerię, tak, o wiele słabiej opancerzoną. Ale za to mamy jej więcej i... No jesteśmy szybsi, tak. Zresztą też ma tutaj kilka jednostek takich szybszych. Wow, brawo, miałem okazję go zniszczyć. Ta broń samurajska jest słaba, muszę przyznać wam, że... Znaczy ten miecz samurajski jest dość słaby. Kurde, walka w takim wąwozie, fajnie to wygląda. Walka na dnie wąwozu. Coś pięknego. Wow, tutaj widzę, że jego piechota trochę rozwala moją, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra. Kolejni mają takie dziwne strzały. Nie wiem, czy co, z pawich piór, czy co, takie fioletowe. Nie wiem, ale to jest dziwne. Jak spadł z koń. Śmiesznie to wyglądało. W krzaki wpadł. No cóż, no. No zdarza się, no. Zdarza się. Dobra. Przeciwnik obalony. Nie fajnie, bo nasi horsemeni właśnie, znaczy ci horsemeni mają lance, więc są w miarę skuteczni przeciwko nim. Dobra, tam na górze się jeszcze biją i tam jest trochę piechoty, okej. Ojeju. Wow, zero. No to masz dużo szczęścia, gościu, jakby nie patrzeć. No okej. I po co do mnie podbiegał? Po co? Pytam się. O kurde, szyją do mnie z szyłami. W ogóle mój koń ma przybitą czaszkę i szyję zarazem. Nie wiem, jak chłopak to przeżył. O fuck, ja tarczy nie mam. Mam mało, to jest smutne, to jest w ogóle stresujące wszystko, co tu się wyprawia. Dobra, lecimy do moich. Lecimy do moich. Tak się bawić nie będziemy. Dobra. Proszę państwa, najemnik jakiś... O, ja pierdzielę, gwardzista oberwał i leży. Popatrzcie, jak on leży. Jak w trumnie. O kurde. No, w sumie zginął, tak? Nie żeby coś, ale chyba tak troszeczkę w pierdziel dostajemy. O, przybywają z upełnienia, dostajemy w pierdziel. To nie byle jaki. Okej. To troszeczkę lipa. O, ja się nie dziwię, jak moi się zbierają w grupę taką.
Ale jakby teraz tutaj rzucić taki granat, to by było coś pięknego. To by było coś pięknego. Okej. Koń się poturlał z górki. No kurde, no nie mam jakoś, kurde, no moja piechota jest strasznie słaba, nie mam jakieś skórzane zbroje. Kilku tu, znaczy no mamy też sporo sportsmenów, to jest dość dobra jednostka. Znaczy taka przeciętna, no może powiedzieć, że przeciętna jest ta jednostka. No ale reszta piechoty troszeczkę się, to lipa. A porównanie do jego, nawet bardzo, ale padł. Tyle dobrego. Patrzcie, jak to pięknie z góry wygląda. Coś niesamowitego. Dobra, widzę, że tam się dużo dzieje, więc lecimy. O kurde, mój horseman chyba brywa. Nie, to był swordsman. Wow, swordsman oberwał od takiej piechoty, serio. Ulala, z toporkiem, patrzcie. Ale twarz chyba jak glonojat ma. Wow, jakbym mógł rozkaz wydać, to by było fajnie, a nie mogę. Kurde, no i patrzcie, moje takie głupie błędy popełniałem i giną. No patrzcie, no debil, no wjechał sam środek przeciwnika, no ja nie wiem. Czemu, nie wiem. Mózg się skurczył od powietrza, czy co? Dobra, przynajmniej ten sobie jakoś radzi. No troszeczkę jest już pobijany. No cóż. Dobra, chyba ostatnio są ludzie przeciwnika, więc jest spoko. Przeciwnik już ginie po prostu. O, patrzcie, o, kobieta jeszcze się trzymała. Wyciągła pałkę zamiast toporka. A blondynka, to się nie dziwię. Patrzcie, jak go gonią. Jak to wygląda? Skubańcy. Co się... Jak to wygląda? Ja pierdzielę, ja nie wiem. Ja wiem, co nie prawiam ze swoim życiem, ale jest to dziwne. Jak tyle tubisie. Nie, żebym oglądał tyle tubisie, po prostu tak mi się wydaje. Nie oglądam. Okej, nie, jednak jeszcze coś tutaj przeciwnik ma za nadrzut. Jakieś A2, góra A3. A2, mówiłem. To są dzieci! Chłopiec! Ten wzrok. Niczym kobra. Dobra. No i tutaj już nasza kaleria przychodzi razem z piechotą. No okej, jest dobrze. Ej, pięknie. Ten gość ma fajny design. Dostał strzałę w serce, ale chłopak się dzielnie trzyma. Ten ucieka. Łapcie go! Czy uciekniemy, proszę państwa, czy też nie? Dziecko ucieka. Goni go cała armia kawalerii. Proszę państwa. Ma jeszcze kawałek drogi. Za horyzontu wychyla się kolerzysta. Czy go zdąży złapać? Czy go zdąży złapać, czy też nie? Oto pytanie na śniadanie. Czy zdążę to przeżyć? Nie zdążę przeżyć. Pięknie, panowie, jestem z was dumny. Udało się beze mnie wygrać walkę. Good job. Jakie straty? Jakie teraz są straty? Dość spore. To mi się nie podoba trochę, no ale dobra. O, to 7, nawet 2. No, sporo zrobimy. Fajnie. Okej, nic przydatnego. Dobra, ludziska. W takim momencie ja wam podziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli film wam się podobał, zapraszam do komentowania, pisania opinii na temat serii. Co wam się podobało i co wam się nie podobało. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrałem w Mountain Blade Warband, Floris, Expendant, Modpack. W kolejnym odcinku prawdopodobnie naszym celem będzie ten zamek. Ale to jeszcze się pomyśli. Tak więc, cześć!